Cześć, 12 zadanie z matury trudnej z 2014 roku z listopada z opanem. 12 zadanie jest takie. Dziedzina funkcji f określonej wzorem f od x równa się pierwiastek 15 plus 3x minus pierwiastek 3 minus x jest zbiór. Oczywiście trzeba się zastanowić, w jaki sposób wyznacza się dziedzinę jakiegoś pierwiastka. Jeżeli mamy jakiś pierwiastek z czegokolwiek, obojętne co, tak? To z tego oczywiście z automatu musi wynikać, że to, co jest pod pierwiastkiem, nieważne co tam jest, tak? Ma być jakie? Większe, równe 0. Dlaczego? Bo pierwiastek jest oczywiście drugiego stopnia, a pierwiastki parzystych stopni pod spodem nie mogą mieć liczby ujemnej, czy też wyrażenia ujemnego, tak? Czyli to, co pod pierwiastkiem, ma być po prostu większe, równe 0, bo nie może być ujemne. Czyli w naszym przypadku, w pierwszym pierwiastku, tutaj mamy 15 plus 3x. No i to ma być większe, równe 0. W drugim pierwiastku jest 3 minus x i to też ma być większe, równe 0. Trzeba rozwiązać jedno i drugie. Czyli tu odejmiemy sobie 15, czyli mamy 3x większe równe minus 15. Podzielimy to sobie przez 3, a więc x ma być większy równy minus 5. Tutaj odejmiemy trójeczkę, więc minus x większe równe minus 3. Podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, a więc przez minus 1, czyli x, zmiana znaku, bo dzielimy przez liczbę ujemną, tak, w drugą stronę, no i minus 3 przez minus 1 to jest oczywiście 3. Rzucamy sobie to na oś. Najpierw to, x większe równe minus 5. Czyli tu zaznaczam minus 5 i to ma być większe bądź równe, czyli tu jest z kropką zamalowana. Zaznaczamy sobie x mniejsze 3, a więc tu zaznaczamy trójkę. Tak, mniejsze bądź równe, więc tu też jest kropka. No i to idzie w drugą stronę. Ok. Rozwiązaniem jest oczywiście część wspólna, bo ma i ten warunek zachodzić. Czyli część wspólna to jest ta dwukolorowa, czyli x należy od minus 5 do trójeczki. No i oczywiście te nawiasy mają być takie ostre, a nie okrągłe, bo jest albo, że tu są kropki, albo, że jest większe bądź równe, mniejsze bądź równe. Nie, 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 jest. Tak, odpowiedź. I tyle. Więc jak pamiętacie, jak się wyznacza dziedzinę z pierwiastków, to po prostu trzeba rozwiązać dwie dość proste liniowe nierówności, jedną, drugą i zaznaczyć na osi. I tyle. Dzięki za uwagę. Pytania w komentarzach. Napisz mi w komentarzach, czy podoba Ci się, jak to tłumaczę. Będę bardzo wdzięczny, gdy napiszesz taki komentarz, czy fajnie to tłumaczę, czy Twoim zdaniem coś powinienem poprawić. A ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.